Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, my w takich pięknych stylizacjach, zabieramy nas na niezwykłe zwiedzanie Influencer Live Wrocław. Otworzą się przed Wami wrota niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Tak? Nie, no gdzie? Przecież nie... Dobra, no drzwi. Nie przeskoczę, przez bladzie Wam nie otworzę, ale zabierzemy Was za kulisy. Zobaczycie, jak wygląda świat influencerów, vlogerów, youtuberów, tiktokerów i wiele, wiele innych. Zapraszamy na zwiedzanie. Czeka na nas dużo prelekcji, warsztatów i ciekawych stanowisk. Przede wszystkim dużo znajomych i dużo jeszcze nieznajomych, którzy chcemy, żeby się stali znajomymi. Także tutaj będzie bardzo intensywny czas. A tutaj Rafał mnie zaprosił na to. Dzień dobry. Zapraszam do stanowiska Huty Julia Spiechowicz, gdzie, proszę Państwa, możemy zobaczyć piękne nasze kolekcje, oczywiście, piechotnice w karkonoszach, ale też mamy strefę bardziej turystyczną, atrakcyjną. Biżuteria. Możemy zrobić piękną biżuterię. Bransoletki. Dzisiaj reklamujemy, zachwalamy dom, więc kolory czarno, aha, tak, aha, według własnego wzoru, koloru. Nawlekamy, nawlekamy, zostawiamy taki odcinek, żebym ja mogła dla Państwa zrobić pętelkę, żebyśmy mogli bransoletkę zacząć. Wow, to było pełne skupienie, teraz są nasze dzieła. Dwie bransoletki, przepiękne. Moje jest w dwóch wersjach, tak? Albo właśnie tak. Ale czy z kolcami do środka? Z kolcami, zależy, czy jesteś agresywna, to nie wtedy wiem, mam tak. Szczupłej ręki. Jak jesteś niemiła, to tak, a jak będziesz miła, to będzie tak. No i co żeś tam na bas grała? No, co to jest? Sakra, jeszcze ołówkiem robisz? A ty co masz? Co to jest? Trumna? A no tak, czego mogę się spodziewać innego niż trumny? A tutaj co? Kwiatuszki. No ładnie. I tutaj drukujemy nasze zdjęcia z Instagrama, proszę bardzo. Z Zamku Książ i jeszcze jakieś inne, które mamy na Insta. I teraz jesteśmy na stanowisku, w którym można zrobić sobie pierniki. I wróciliśmy na Dolny Śląsk. Tak, jest to stanowisko Dolnego Śląska, proszę bardzo. I będziemy sobie ozdabiać pierniki i szamać. Ha, ha. Tak powstało nasze piernikowe logo Mniejsze od Trzech. Tutaj Rafał jednak bardziej wysilił się kreatywnie i powstał przepiękny wrocławski krasnal. No, proszę bardzo, to jest krasnal z kopalni tutaj węgla i to są niby to jest ta kopalnia. To prawie jakby było Wro napisane jeszcze. Takie no Wrocław. To prawie Wrocław. Pięknie. I tu pani nam mówiła ciekawostkę, że te pierniki tak naprawdę nie zapoczątkowane zostały w Toruniu, tylko właśnie Dolny Śląsk zaczął pierwsze pierniki tutaj produkować. Dobra, to zrobimy kopalnię złota jeszcze, tu będzie miała złoto. Bogato. I w kopie złoto. No właśnie, to będzie bogaty krasnal. Thank you.
Dzień dobry. Mamy misję. Doruszać cebera Mariana i go wyściskać. Ale tu się kolejki ustawiają, także trzeba cierpliwie czekać na swoją kołę. Mamy misję. A może wam zrobić, możemy sobie z panem zrobić zdjęcie? I z nią, tyle szczęścia. A to filmik jest? Tutaj, to filmik. Dzień dobry. Do pełni szczęścia nam brakuje tutaj jeszcze Marianny, ale musimy ją tutaj tak wkleić. Ale buziaczka wysyłamy i ostrość tracimy. O, to tacy niewyraźni. My wysyłamy buziaczka. Bardzo lubię wasze filmy. Robicie fajną robotę. To bardzo miłe. Przynajmniej ją ogląda. Ja. Nie, jeszcze Marianna. Kot jeszcze. Więcej treści dla kotów. Nie, naprawdę, fajnie jesteście, wiecie. Mów dalej. Fajnie. Cześć, powiesz. A przystoi z tak. Ale tak obok to już wiesz, nie ma szans. Nie. Tak, ale naprawdę, z ręką sercu. Nie tam, że mi kazali, że mi zapłacili. Ja tu mam rękę sercu. Nóż jest tu. Bardzo fajne filmy robicie, jesteście fajni i sympatyczni. Tak. Tobie całkiem nieźle też wychodzi. I bardzo chciałem was poznać i szukałem was wczoraj nawet. Ale co, ty mi życzę? Ja chciałam tylko zdjęcie wam zrobić. Pani, chcesz nam zrobić zdjęcie? Też chciałam poznać. Dopiero dzisiaj ją poznałem, też jej wczoraj szukałem. My tą panią już niestety poznaliśmy wcześniej. Na zewnątrz robi się już jasno, w zasadzie jest jasno. I nie mam wystarczająco dużo rąk, żeby wam pokazać, ile kroków mam wyrobione, ale zaraz sprawdzę. 10 643 kroki. Przypominam, że wyrobione od północy się liczą, więc... A i te kroki nie są wychodzone, tylko są wytańczone i tylko kawałek biegliśmy jeszcze na autobus, że poniósł nas melanż i dzisiaj tańczyliśmy na hali stulecia na Bielskim Kazu, a później jeszcze w klubie. Tak. I wylądowaliśmy teraz na rynku we Wrocławiu, jesteśmy w Maczku i cudowne jest to, że ono w tej porze działa i będziemy jeść śniadanie, kolację. No dzień dobry, z nową energią. Póki co jeszcze się trzymamy, oby tej energii tak do 13, chociaż starczyło, już jest po południu. Wymeldowaliśmy się właśnie z hotelu, spaliśmy sobie w Ibisie, Wrocław południe, rano zjedliśmy śniadanko pyszne, które udało nam się stać, to myślę, że to jest sukces po tym, co się działo. I o 5 wróciliśmy, o 9 coś. Trochę nas poniosło, ale było super i mega dawno tak nie zabalowaliśmy, wytańczyliśmy się naprawdę. Nie, o jakiej 5, o 6?
No, w pół do szóstej chyba tam zameldowaliśmy. I cóż, wczoraj mega intensywny, bardzo fajny dzień. Najpierw wykłady, prelekcje, różne atrakcje na stanowiskach i przede wszystkim masa znajomych. Zupełnie inaczej się jeździ na takie konferencje, jak już ma się nawet nie, że taką grupę, tylko po prostu na każdej konferencji poznajemy nową osobę, a później jak ma się roku... kącik wzajemnej adoracji, ach, to no jest tak, wzajemnej nienawiści, to jest jeszcze zabawniej. I naprawdę, tacy fajni ludzie i tak się fajnie doładować i w takim otoczeniu spędzać czas, to jest czyste szaleństwo i frajda. No i dzisiaj powtórka z rozrywki, trochę później niż wszystko się zaczęło oczywiście, bo na początku miałam plan ambitny, bo to by była w ogóle super okazja i fajna możliwość treningu z kuczajem, tylko że to było dzisiaj o 9 rano. Trzeba było prosto z imprezy. Tak, ale właśnie wczoraj stwierdziliśmy, że już nie wracamy do hotelu po konferencji, między konferencją a galą wieczorną i afterparty, bo już nie wyjdziemy z hotelu. Śniadanie i kuczaj, no to wiecie co wybrać. No właśnie, właśnie, jeszcze się trzeba było spakować, także jeszcze wyskoczymy na jakiś ten kamp najwyżej, na jakichś Malediwach albo w jakimś Dubaju i nadrobimy. A dzisiaj już tak na spokojnie bardziej. Rafał wczoraj szalał w nowych butach, więc dzisiaj głównie siedzimy. I cóż, może jeszcze uda się trochę Wrocławiem wieczorem nacieszyć, ale póki co jeszcze lecimy na konferencję. Tak jest. Mega sprawa. Zabieramy was na drugi dzień konferencji. Tak, a tak ogólnie czwarty dzień nasz na tej wycieczce po prostu jest rewelacja. Rewelacja. A jeżeli ona się położy na ulicy, tym bardziej, i ja zacznę ją podnosić, no nie ma szans, znaczy już są, ale się będę długo z nią szarpać. To będzie trwało, więc liczymy, że osoby nie będą obojętne i zareagują. Wczoraj na stanowisku Huty Julia tworzyliśmy bransoletki, a dzisiaj czas na coś nowego. Ja to będzie grawerować, proszę bardzo. Ma już naszykowany kamień i zaraz będzie robiła logo chyba mniejsze od trzech. Jak tam dziary? Nie wiem. Kamienne. Na razie mi się to widać. Zamiana. Teraz Rafał wybrał taki ciemniejszy kamień, więc też musi sam wybrać, znaczy nie ze wzoru skorzystać, bo można sobie tak zrobić, że odrysuje się szablon na kamieniu, jak prześwituje. Ale tutaj jest wyższa szkoła jazdy. Co to będzie? Dzień dobry, pani się zgubiła z cyberpunka? To pani jest z tej jednostki specjalnej? Żadnych oznak życia. W terenie. Słuchajcie, myślę, że odkryłem już sprawcę, dlaczego nikt do nas na tych konferencjach nie podchodzi, nie zagaduje. Proszę bardzo. Właśnie dlatego. A, co tu się dzieje? Spakowane, założył plecak i wyruszył na jakąś wyprawę. Tak delikatnym, takim normalnym gestem. Gdzie się znajduje Rafał aktualnie? To jest twierdza srebrnogórska, największa niezdobyta twierdza Europy. Wow, będziesz ją zdobywać? Czekaj. Chyba nie bardzo. Działa, nie działa? Próbuję, ale dobra. O, teraz zadziałało. Jeszcze łączy się z mózgiem. Możesz ją obejść, spytać i poprzestawić oczywiście. Czyli robisz to tak, dwoma palcami. O.
fajne miejsce. O, mogę zrobić przepis. Jakie to ma? To nie mamy. My jesteśmy mniejsze, musimy się zrobić. Co chcesz sobie z nami zjeść? Już ostatnie. A, ty nagle tak. Nie słychać. No, no, no. Cały czas poganiają. Cały czas chodzi o to, że oni mnie już nie lubią. Jak ich nakłonisz jeszcze na zdjęciu, będzie tylko gorzej. Tak będzie zblurowana. Udało nam się zaparkować, to jest wielki sukces i jesteśmy w centrum Wrocławia. Teraz ruszamy na rynek. Z tej okazji, bo nie jest to łatwy wyczyn we Wrocławiu, biją dzwony. Udało się zaparkować przy Starym Mieście. Dokładnie. I lecimy na spacer, trochę się Wrocławiem nacieszyć, bo jeszcze nie mieliśmy okazji troszeczkę dzisiaj nad ranem. Ten piękny wschód słońca na rynku bardzo, bardzo mi się spodobał. Ale teraz jednak już tak mamy troszkę więcej mocy, jeszcze, więc skorzystamy. Drodzy Państwo, mieliśmy ogromnego farta, bo okazuje się, że na rynku wrocławskim jest targ staroci. Można powiedzieć targ starocia, czyli mój. Ale to nie jest mój targ, to jest targ staroci. Wiele, wiele. Zaraz wszystko wykupisz. O, i w ogóle tu jest fajnie i pięknie i super. Tak błądzić i się odnajdywać. To takie było trochę poetyckie, a trochę z braku kawy. Trafiliśmy na jakiś przeuroczy jarmark. Właśnie czekamy na naszego kołacza, tak? Na słodko to jest kołacz. Mi się wymarzył z cynamonem. No i tak krążymy i super, się mega, mega dużo dzisiaj dzieje tutaj akurat, gdzie trafiliśmy. Mamy kołacza orzechowego, właśnie nam tutaj stygnie, zaraz będziemy skubać. I zobaczyliśmy, że jesteśmy na jarmarku świętojańskim. 20 maja do 27 czerwca możecie odwiedzić. Jest przepięknie, ale ma suknię pani, zobacz. Teraz zobaczyłam. Pięknie jest. Przepięknie. Nastąpiło jakieś zagięcie czasoprzestrzeni i nie wiem, jak to się wydarzyło, że wydarzenie Influencer Live w Wrocławiu 2020 przeszło do historii. Zleciało błyskawicznie i cieszymy się. 20 też przeszło do historii. Byłam w 20 roku, a może nie było w ogóle. Dlatego ja się zatrzymałam i teraz wiesz, teraz się liczą tamte lata. Jesteśmy przed kawką, ale po konferencji mamy naprawdę dużo energii, chciałam powiedzieć, ale tego nie widać. Dużo pozytywnej energii, jej. Dużo wspomnień mamy, bo energii już mamy mało, ale mamy farta, bo jest akurat jarmark we Wrocławiu, sobie spacerujemy, teraz sobie pijemy kawkę. Usiedliśmy sobie przy ulicy, żeby sobie się gapić na ludzi, pijąc kawę. To co to za piękna bestia idzie z kawką, pyszną, przepyszną? Wow, dziękuję. Latte i? Flat noka. Toka makafao.
zauroczeni totalnie Wrocławiu. Bardzo jest. A taka duża jest multikulturowość, jest naprawdę taki otwarty, tak, fajny. Jest super kolorowo i super piękny. I czujemy się tutaj swobodnie bardzo. Kiedyś, jak byliśmy we Wrocławiu, to było jakoś na moje urodziny w sierpniu, jak Rafał wrócił ze statku, to wyskoczyliśmy sobie chyba tak na weekend i wtedy też główne atrakcje Wrocławia zaliczyliśmy: zoo, Hydropolis, co jeszcze, Sky Tower, no i też dużo po rynku się kręciliśmy i tutaj po okolicach. To wtedy odwiedziliśmy Panda Ramen i mega, mega bardzo nam smakowało. Ja nie wiem, czy ja wtedy pierwszy raz takiego ramenu nie jadłam gdzieś tak na mieście. I w ogóle to właśnie dzisiaj planujemy tam wrócić. Jeśli trafimy, to zjemy pyszny ramen zaraz. Do 22. Teraz każdy z nas skomponuje swój własny ramen. Po kolei wybieramy składnik. Mamy ołówek, mamy karteczki i trzy kroki. Najpierw bulion, potem dodatki, potem jeszcze dodatkowe ekstra dodatki. Pysznie było, właśnie się wytoczyliśmy, torlaliśmy ze środka. Gdzieś tutaj niedaleko spaliśmy wtedy przy kinie? Tu jest jakieś kino. Tak. Takie. Mieliśmy taki fajny hotelik tutaj gdzieś na górze. Motelik, super lokalizacja. W sumie taki motel. Tak, ale bliziutko rynku właśnie jeszcze. Idziemy troszkę rozchodzić to pyszne jedzonko. No i niedługo się zbieramy, bo dzisiaj wracamy. Jutro już pracujemy normalnie, także trzeba zacząć. Pomów drogę, to był myślisz. Ale z Influencer Life na jednym ze stragonów znalazłam piękną pracowytkę na telefon. Jak to skomentujesz? Spadłam. Zapłacone. I mój telefon z jego bransoletkę ostatnio widziałam gdzieś na Insta. Dziewczyn. I wygląda super, jest bardzo podobna do jednej z bransoletek, którą zrobiliśmy. Elegancko. Szyk i elegancja jednocześnie w pancernej obudowie. Realnie. No tak. To być może rozwiąże mój problem upuszczania ciągle telefonu. Teraz zobaczymy. I teraz patrz. Z ostrości nie mogę złapać na to. No idealnie. No dobra, coś tam widać. Jest jakaś bransoletka. A spróbuj puścić na ten telefon delikatnie. W sensie, no nie jest to, wiesz, do tego, ale...
przed drugą w nocy wróciliśmy do domku, po drodze zamienialiśmy się za kierownicą, co by się nie przeciążyć już po tym intensywnym czasie, chciałam powiedzieć weekendzie, ale tak naprawdę 4 dni były szalone. Wcześniej też prosto z pracy przyjechaliśmy, także tutaj niezły chaos panuje, plus jeszcze wszystkie walizy teraz wróciliśmy do środka, także trzeba będzie szybciutko wszystko ogarnąć, żeby jutro już po południu wracać do pracy. No i cóż, kładziemy się za chwilę spać, lecimy pod prysznic, ogarniamy rzeczywistość. Dziękuję pięknie, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.